To będą bardzo chłodne najbliższe godziny i prawdziwie zimowe najbliższe dni. Po wyjątkowo ciepłym początku stycznia wszystko wraca do normy. Przyszła zima. Dzisiejszy poranek był dla wielu zaskoczeniem, bo w wielu miejscach termometry pokazywały grubo poniżej minus 10 stopni Celsjusza. Paweł Jędrusik. Prawdziwą beczkę chłodu z otwartych wrót arktycznego mrozu funduje nam pogoda. Eksperyment przeprowadzony ostatnio w Katowicach miał pokazać, jak zachowuje się nasze ciało po kontakcie z lodowatą wodą. Tak zwane przypadkowe dostanie się do zimnej wody, czyli na przykład wędrujemy sobie po lodzie i załamuje się pod nami lód, znajdujemy się nagle. To jest zjawisko, które jest zawsze przez nasz organizm odbierane jako zagrożenie życia. To woda, która zimą ciągle ma temperaturę powyżej zera. Gdy ta na zewnątrz spada, znacznie mocniej, robi się dużo bardziej niebezpiecznie. Więcej, dużo więcej. Dlatego, że jest zimno, wie pan. Ludzie śpią po klatkach. Jak śpią po klatkach, jest ciepło. To nie przeszkadza im to. To śpią, sobie śpią. Ale w takich warunkach jak teraz, kiedy jest mróz, to wątpię, czy ktoś wytrzyma. Dlatego dużo osób zgłasza się teraz do noclegowni, choć są tacy, którzy próbują jakoś przetrwać na zewnątrz. No kierownictwo dba o nas. Mamy, jak pan widzi, kołdrę, koce. Jest w miarę ciepło. Nie narzekamy na zniżkę temperatury. Jest, ogólnie jest dobrze. Na razie, bo w najbliższych godzinach będzie jeszcze chłodniej. Dlatego po raz kolejny na ulicach Sosnowca pojawi się ciepłobus. Tam można napić się ciepłej herbaty i zjeść ciepłą zupę. Jeżdżący codziennie po stałej trasie od godziny 15:45, wtedy jest pierwszy przystanek przy niedaleko ulicy Staszica, do godziny 23:00, gdzie kończy bieg w Kazimierzu Górniczym przy Domu Kultury. Wraz z niskimi temperaturami wzrasta zapotrzebowanie na opał i choć z jego dostępnością bywało ostatnio różnie, to jak zapewnia Polska Grupa Górnicza, jest go wystarczająco dużo, bo około 70 tysięcy ton. Wraz z nadejściem zimy widzimy zwiększone zainteresowanie rzeczywiście wśród klientów. Widać, że nasi klienci chcą uzupełnić zapasy, chcą dokupić parę ton węgla tak, aby można było ogrzewać domy i mieszkania przez cały sezon. Uzupełniać zapasy trzeba, bo zima o sobie przypomni na dłużej. Przed nami inne oblicze zimy, słonecznej i mroźnej, już bez opadów śniegu. Taka będzie końcówka pierwszej dekady stycznia. Także wtorek, środa to będą dni słoneczne z bezchmurnym niebem i ze sporym mrozem. Ten mróz będzie największy oczywiście w nocy i o poranku. Według prognoz w najbliższych dniach temperatura będzie wynosić od minus 13 do minus 17 stopni. Lokalnie spadnie do nawet minus 20 stopni Celsjusza.